Do niedzieli 14 lipca możecie głosować na projekt Centrum Rozwoju Lokalnego Kalendarz Dawne Zawiercie 2020. Pomysł realizacji kalendarza to już drugi projekt, który CRL chce zrealizować dzięki wsparciu Tesco Polska. Do końca tygodnia można głosować też na kolejną naszą inicjatywę, Kalendarz Dawne Zawiercie 2020 rok. Stwierdziliśmy, że tak, skoro raz robiliśmy coś dla dzieci, to zrobimy teraz coś dla dorosłych. Tak, wymyśliliśmy kalendarz, który powstanie. Na razie prowadzimy, natomiast nie trzymam kciuki, że tak powiem. Mam nadzieję, że mieszkańcy dalej będą głosowali na nas i uda nam się wygrać tę inicjatywę. Tak więc serdecznie zapraszam do głosowania nas w sklepach Tesco w Zawierciu i w Porębie. Każda z osób posiadająca dawne zdjęcie Zawiercia może dołożyć swoją cegiełkę w postaci starych fotografii do planowanego kalendarza oraz nowej edycji albumu Dawne Zawiercie. Sam kalendarz, jak i też album, nad którym pracujemy, to też jakby wynik zaangażowania mieszkańców i też zachęcamy, to taki może ciekawy sposób na spędzenie wakacji, trochę nietypowy, ale można się zabawić, zwłaszcza dzieciaki mogą się zabawić w detektywów i szukać jakby skarbów rodzinnych, zaglądając do albumów rodzinnych. I najciekawsze zdjęcia, są wszystkie zdjęcia, które mogą te dzieciaki znajdą, mogą przynosić do nas wraz z rodzicami i my będziemy wybierali najciekawsze i zostaną opublikowane albo w kalendarzu, albo w albumie. I zwłaszcza zachęcamy do rozmów na ten temat, bo to jest też poznawanie lokalnej historii, ale też poznawanie historii swojej rodziny, tak? To z babcią, z dziadkiem, po to, żeby jakby spytać się czasami, kto jest w ogóle na tym zdjęciu. Centrum Rozwoju Lokalnego zachęca nie tylko do przekazywania starych zdjęć, ale również nieużywanych rowerów, które mogą zyskać drugie życie. Inicjatywa wyszła od Zakładu Poprawczego w Raciborzu i ona obejmuje tak naprawdę cały kraj. Można przynieść w wypadku Zawiercia mieszkańców okolic, można przejrzeć piwnice, garaże, jeśli mamy jakiś zepsuty rower. Nie patrzymy na jego stan, bo to może być nawet rower bez kół. Można go do nas przynieść. My te rowery transportujemy do Raciborza i tam wychowankowie Zakładu Poprawczego naprawiają i później one wracają do domów dziecka, do osób potrzebujących. W skali całego kraju tych rowerów ja podejrzewam, że już jest około 1000 w ten sposób trafił. Tak więc zapraszam wszystkich chętnych do oddawania tych rowerów i na stan nie patrzymy, bo nawet jeśli ten rower jest w bardzo złym stanie, to on jest złomowany, a pieniądze ze złomu przeznaczane są na zakup części do rowerów. Każdy, kto posiada dawne fotografie Zawiercia lub stary rower, może przynieść je do siedziby stowarzyszenia przy ulicy Zaparkowej 23.